EA Sports. Kurde, czat mi wywaliło, niedobrze. Odpalamy, tutaj jest. Football Manager 2001, menadżer sprzed 20 lat od EA Sports. Nie jest to najstarszy menadżer od EA Sports, ale jest to jeden z najstarszych. Nie wiem dlaczego, ale gra... O właśnie. EA Sports, Football Manager 2001, na kanale Kolejna Kariera. Zaczynamy. Jeśli chodzi o tą karierę, to zastanawiałem się, jakie drużyny wybrać. Fajnym zespołem do prowadzenia byłoby Schalke 04 Gelsenkirchen, czyli wówczas taka, no, jedna z, powiedzmy, top 3-4 drużyn w Niemczech. Czyli ja muszę, mało że muszę osiągnąć pewien rezultat, to jeszcze muszę pomnożyć pieniądze, jakie dostałem. To jest ciekawe. No, nie oszukujmy się, raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wydajemy sobie pieniążki w grach menadżerskich. No, ale może i mądrze ktoś pomyślał, bo zarządzanie klubem to nie tylko transferki, ale też coś więcej. Słuchaj, ta powiewająca flaga tutaj Schalke naprawdę przyjemnie się na to patrzy, ale tu mamy takie główne menu. I mamy to ładnie podzielone na kategorie. W każdej kategorii najważniejsze rzeczy. Bramce Oliver Rek. Od razu tutaj mamy dość też przejrzyście, moim zdaniem, pokazane takie podstawowe atrybuty, że nie ma chaosu. Natomiast jeżeli mamy ochotę sobie podejrzeć, żebyście nie pomyśleli, o, ułomna gra od EA, co to tam w FM-ie 20 różnych statystyk, a tutaj od EA dostajesz jedną statystykę, to dla małych dzieci. Otóż nie. Otóż wchodzimy sobie prawym guzikiem, otwiera nam się piękne okienko, że na przykład bardzo dobrze gra rękami, że nie ma szans raczej na bramkę ze stałego fragmentu gry. No właśnie, gdzie jest zbrodniarz wojenny? Ja go tutaj nie widzę, a miał być. Gdzie jest Waldog i Hajto? Czy oni... Przecież oni grali wtedy. Zaraz... Ej. Ja to dzisiaj sprawdzałem, oni grali wtedy, a nie ma. Trochę mi motywacja spadła, żeby grać tym Schalke. Zmieniać. Dobra, to zmieniamy. O, Hertha ma więcej kaski w ogóle. To był dobry wybór. 21, żeby wygrać w ciągu 3 lat puchar. Cok? Dlaczego nie ma Piotrusia Rejsa naszego? Ej, może tutaj, może to jest jakaś antypolska gra i nie ma Polaków. Nie wiem. No, Duisburg jest... MSV Duisburg jest w drugiej lidze. Dobra, zobaczymy jeszcze ten Wolfsburg. Jest Waldemar Kryger. Jest Andrzej Juskowiak. I jest Krzysztof Nowak. Czemu flaga Werdera Bremy? To jest bardzo dobre pytanie, na które zaraz napiszemy do EA Sports. Dear EA Sports, ej, po prostu to jest niemożliwe, ale w każdej drużynie nam coś nie pasuje. Ja nie chcę grać Wolfsburgiem, który ma flagę Werderu Bremy. Dobra, tu mamy tak, pierwsza Bundesliga, Werder Bremy. Nie, Werder Brema też ma logo Werder Brema. Czy ja gram dwoma drużynami teraz? Tak, dobra, gram dwoma drużynami. Hajtem gramy i Rejsem. Rejs ma 63 overola, to nie jest źle, on tutaj może konkurować o miejsce w sumie w pierwszym składzie. W ogóle kto jest na transfer liście? Są jacyś ciekawi piłkarze? O, Jens Jeremis. Spoko, Jensa Jeremisa byśmy mogli ogarnąć na DM-a i na stałce. Nie no, on nie ma... On ma 82 overola? Co ty gadasz, jaki chłop potężny. Potrzebujemy bocznych obrońców, dlatego że... No, jak biorąc pod uwagę, że to jest gra z 2000 roku, no to pewnie najlepsze ustawienie, jakie może być, to 4-4-2 diament. W tej karierze będziecie mieć moc decyzyjną bardziej niż kiedykolwiek, chyba. Coś czuję. Zróbmy ją wspólnie po prostu. Waldoch. Tomasz Waldoch, VfB Stuttgart. Co? No tego bym się nie spodziewał. Nie, no przecież Waldoch nie grał w Stuttgarcie nigdy. Ta gra to sraka. Jak możesz tak mówić? Jest Kloze w Armenii, w drużynie Płynik Erewan, a Miroslav Kloze tutaj, w tej grze, oczywiście istnieje, natomiast gra w rezerwach TSV 1860 Monachium. To ja bym wolał jakiegoś innego potężnego Polaka ściągnąć. Potężny Emanuel Olisadebe z Polonii Warszawa. Teraz możemy rozmawiać. Jacek Bąk w Lyonie to jest przecież predator. On wciąga tą ligę nosem. Jacek Bąk ma 77 overall. 11 milionów za niego chcą. Powariowali, nie dam tyle. Nie. Ale jak docenili Jacka Bąka. Oni naprawdę po pijaku tą grę to wprowadzali, te dane. Kalunzy tu jest. Kalunzy. Kalunzy ma 59. Nie miałem szans go znać. Kaziu Węgrzyn 63. Mariusz Jopies ma 41 overall. Mariuszek. 23-letni. Piękny kawaler. Świerczewskiego już patrzyliśmy? Jest Marek Świerczewski w Katowicach. A gdzie jest Piotr Świerczewski? Też jest Kaziu Węgrzyn. Ta gra ma dwóch Kazimierzów Węgrzynów. Jeden jest w Wiśle, a drugi w Katowicach. Jeszcze został Beka. O, no, w Realu mają po 79.
Największe asy z asów mają powyżej 80, Tanko Switlica. 45, no nie, bądźmy poważni. Jacek Wiśniewski, Górnik Zabrze, mamy to! Jacek, bo Duisburg się o ciebie pyta. Jacek ma 34 lata i jego overall wynosi prawie tyle samo, ile jego wiek. Tak jak jest dwóch Kazimierzy Węgrzynów, jeden w Wiśle, drugi w GKS-ie, tak jest dwóch Jerzych Brzęczków, tylko że ten w Izraelu, bo Brzęczek grał też w Izraelu przez jakiś czas i potem grał w Tirolu, nie wiem, czy on tam był wypożyczony, czy na chwilę przeszedł, jakoś tak to się tam w każdym razie zmieniało. I opcja jest taka, że tutaj dali mu po prostu żydowskie imię, jakieś żydowskie imię na... czekaj, jakie jest żydowskie imię na Y? Jentl, o! Oglądałem taki film z Barbarą Streisand kiedyś, Jentl. To tu mu dali Jentl Brzęczek, bo akurat chwilowo był w Izraelu. A tutaj jest normalnie Jerzym Brzęczkiem. Normalny Jerzy Brzęczek, Polak katolik, ma 53, a Jerzy Brzęczek, Jerzy Jentl Brzęczek ma 48. I 21 lat. Bo jak przeszedł przez ceremonię obarmicy. Ej, czemu nie pokazujesz mi konkretnych statystyk, gro? Aha, bo to nie jest mój zawodnik, więc... jak w tym! Jaka jazda, normalnie jak w tym. Jak w Football Managerze, pozasłaniane statystyki, nie możesz sobie zobaczyć, możesz tylko ogólną ocenę zobaczyć. Ciekawe. A właściwie bardziej by mnie interesowała może taktyka in pressing, offside trap. No może zagramy tak troszeczkę faktycznie cofniętym rejsem, żeby mu się lepiej grało i zobaczmy, co z tego wyjdzie. A trening. Trening. Dobra, no niech trenują fitness, bo... A boost to co to jest? Jak dam boost? Co? Co? Ale że co? Dam to asystentowi może. Także jeżeli ja się poświęcę i przeklikam cały skład, to każdy z nich... O kurwa. Okej, okay, dobra. Czyli to jest trochę rosyjska ruletka. Bo można chłopa se zepsuć. No nie wiem, no nie... Nie jest to głupie, ale z drugiej strony z tą kontuzją, no chłop się za bardzo starał. Daniel Magical, hashtag Daniel Magical, chłop się za bardzo starał, nogę złamał i koniec kariery, bo trener za bardzo naciskał, o Boże. I jeszcze mamy młodą drużynę. W młodej drużynie mamy aż czterech zawodników. To ja nie wiem, oni chyba w jedno podanie zagrają na tych treningach cały czas, bo jest ich czterech. W każdym razie, a to ich to będziemy dociskać strasznie. Młodych to... Młodzi muszą wiedzieć, gdzie jest ich miejsce. Ich będziemy tak dociskać, że boost tu będzie... Ale ich można rzadziej. Widzicie? Tutaj od razu wyskakuje, że tego można następnym razem docisnąć dopiero pod koniec miesiąca, a tego to dopiero 2 sierpnia, bo on jest z pokolenia płatków śniegu. I ten też. I ten też. Jak dajesz to od razu ci wyskakują 4 drużyny, możesz sobie wybrać. A mnie zawsze to wkurzało, na przykład w Football Managerze czy w Championship Managerze, że tam trzeba było szukać, a u siebie, czy na wyjeździe. Ja wiem, że to jest realistyczne. Ja wiem, że tak się organizuje mecze towarzyskie in real life. Że musisz zdecydować gdzie, znaleźć frajera, który się zgodzi, zapłacić mu, jeżeli ma przyjechać. Oczywiście. Ale z drugiej strony, come on, to tylko gra menadżerska. Pewne rzeczy można uprościć, a nic tak nie wkurza jak szukanie przeciwnika na mecze towarzyskie i ci przeciwnicy się potem nie chcą zgodzić. I tutaj mamy możliwość upgrade'owania budynków klubowych. Klucza od techniki mamy bardzo dobrego. Uuu, nawet są zdjęcia. O panie. Trzeba by staw dobry zatrudnić. Stadium manager. O, groundsmana sobie możemy potrzebujemy wybudować centrum treningowe, to wtedy będziemy mogli lepszych menadżerów zatrudniać. To jest naprawdę spoko. O, mogę go zwolnić. A czy to się wiąże z jakimiś kosztami? Nie, po prostu z dnia na dzień wyleciał na bruk. I przyszedł nowy. Ej, fajnie. Okej, tu mamy jakby stadion i grunty. To jest coś, co Sabri Begdasz miał fetysz tego straszny. Tutaj możemy sobie zaznaczyć poszczególne trybuny. Nie wiem jak z gruntami, czy możemy je kupować. Natomiast stadion na pewno możemy rozbudowywać. On ma pojemność 30 tysięcy, więc to jest fajna pojemność. Można sobie pooglądać. Nie mam za bardzo wpływu na ruch tej kamery, ale można sobie zobaczyć, jak wygląda stadion. To jest najlepsze, co może być. To jest właściwie jak SimCity. Tutaj możemy sobie dookoła stadionu gospodarować gruntem, moi drodzy. Coś, czego Sabri Begdasz nigdy w Pogoni nie zrobił, a my tutaj możemy. Training Center dużo zajmuje, ale my możemy się tu poruszać po całej mapie i możemy sobie dupnąć training center tutaj.
Powiedzcie, że to nie jest fajne, nie? Powiedzcie, że to nie jest fajne. Wcale nie jest drogie training center. Ja postawię to training center. To jest drenaż, a to jest... to jest podgrzewana murawa. Aha, tutaj sobie ustalamy ceny za bilety. Kurde, bo jeszcze tym Werderem gram. Ej, to nie jest głupie. Możemy sobie wykupić ubezpieczenie od kontuzji. Za, co prawda ono kosztuje prawie 750 tysięcy funtów, ale jeżeli się zdarzy kontuzja, pokrywają całe wynagrodzenie piłkarza w trakcie kontuzji. Trzy melony za niego, czyli praktycznie dwukrotność jego wartości. Silnik 3D... On nie jest do końca oparty na... On tak trochę... tak trochę wygląda jak taka dziwna kombinacja FIFA 2000 i FIFA 99. Bardziej w stronę może 99. Aczkolwiek lekko zmodyfikowana. Jeśli chodzi o dzień meczowy, to zarobiliśmy 133 tysiące na nim. No 60 ma, słabo. Wyleczył się ten chłop z tej kontuzji, co tutaj go miałem. Z nich... O kurwa. Na CD. Wyleczył się, no to go wrzucamy z powrotem. Może jakaś brameczka? Jest brameczka do Duisburga! Hansa Rostock ciśnie, ten Majak teraz. Majak dowiedział się, że go oglądaliśmy i że wyśmialiśmy jego umiejętności. On teraz ma mega spinę, żeby nam udowodnić. Majak, jest okazja dla Duisburga. Ładne uderzenie i mamy bramkę na 2-1. Elegancko. Może trzecią dołożymy, panowie. Siadać na tą Hanzę. Majak. Pyk, 3-1. No i tak będziemy grać w drugiej Bundeslidze w tym sezonie. Bardzo dobrze. Piotr Grace w 12 minucie zdobył bramkę. Oprócz tego Andersen. Więc dopinamy ten deal i mamy Taribo Westa. To myślę jest przyzwoite wzmocnienie. 14 tysięcy biletów, czyli właściwie wszystkie sezonowe bilety, jakie były, sprzedaliśmy. Zarobiliśmy ponad 3 miliony na tym. To jest bardzo fajna kwota. To jest bardzo dobry deal. Dziękuję za dzisiaj. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Dzięki za wszystkie subskrypcje, jeśli takowe wpadły. No i cóż. Wrócimy do tej gierki. Ona jest ciekawa. Fajnie się w nią gra. W miarę szybko idzie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Było mi bardzo miło grać dzisiaj z wami.